przystępujemy do wręczenia Nagrody Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej. Chciałem serdecznie pogratulować panu prezesowi Krzysztofowi Pędzińskiemu, prezesowi grupy Maspex, z otrzymania Nagrody Gospodarczej SGH. To jest dla nas bardzo duże wyróżnienie, że pan prezes przyjął tę nagrodę. Wielkie brawa. Nagroda Gospodarcza SGH to dla mnie miłe i wartościowe wyróżnienie. Między innymi dlatego, że przyznawana jest przez środowisko akademickie, środowisko, które opuściłem 30 kilka lat temu, do którego przed 2 laty wróciłem w roli przewodniczącego Rady Uczelni AGH. Myślę, że jest to nieoczekiwane i miłe uwieńczenie mojego 30-letniego biznesowego życia. Grupa Maspex to jest największy lider w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej w sektorze spożywczym wśród grup, wśród przedsiębiorstw prywatnych. Rzeczywiście swój sukces grupa zawdzięcza panu prezesowi. Oczywiście, tak jak pan prezes powiedział, również całemu zespołowi siła w zespole. Pan prezes jest doskonałym liderem. Jest osobą bardzo otwartą na wszystkie zmiany. Umie wykorzystywać te zmiany. Tak jak mówił w rozmowie, dobry lider musi się umieć dostosować do warunków, w których funkcjonuje przedsiębiorstwo. Jest to osoba z natury optymistyczna. Nie uważa, że te zmiany są niedobrą rzeczą dla przedsiębiorstwa. Z każdej zmiany chce wyciągnąć coś, wszystko, co jest najlepsze dla swojego przedsiębiorstwa. Pan prezes podkreśla, że bardzo ważne są relacje międzyludzkie. A co bardzo ważne, że lider musi być osobą pokorną. Musi umieć słuchać swoich pracowników, bo bez tego nie odniesie sukcesu. Również rozumienie tych uwarunkowań w różnych krajach też jest tym kluczowym czynnikiem sukcesu. Jeszcze raz chciałbym pogratulować panu prezesowi i życzyć dalszych sukcesów. I bardzo się cieszę, że nagrodziliśmy tak wspaniałą osobę. Mamy za sobą rok ogromnych wyzwań. Wyzwań pandemicznych, takich, na które nie byliśmy przygotowani, takich, na które nie planowaliśmy. Natomiast branża spożywcza nie jest tą, która została najgłębiej zdewastowana, czy też dotknięta obostrzeniami, zmianami, które wszyscy musieliśmy adaptować. Uważam, że byłoby niewłaściwe bycie w awangardzie tych, którzy narzekają, tych, którzy dostrzegają tylko negatywy w tym, co nas spotkało w roku 2020. Sądzę, że z tego, co przeżyliśmy, wyniknie bardzo dużo dobrego dla nas, dla społeczeństwa, dla tego, jak się komunikujemy, jak prowadzimy swoje biznesy. Myślę, że jest to przykład takiego kryzysu, którego naprawdę nie wolno zmarnować. Jeszcze raz dziękuję za to wyróżnienie. Czuję się zaszczycony, mogąc stanąć na tej scenie wraz z poprzednikiem. Dziękuję bardzo.